Czy kom nazywasz? To daj swoją stronę kamery i zapytaj się, dlaczego małpeczką. Dlaczego mi małpeczką nazywasz? Hejo! O Jezus, aż mi bateria się otwarła. No, ja dzisiaj miałam załatwień bardzo dużo, co już jest na kanale, albo będzie dopiero z... Kochanie, mów ty, bo ja już włącz się tyle nagadałam. No, włączyłam! A ty jesteś mędziak, wiesz? Idziemy, chodź! No to może przywitaj się i powiedz, co będziemy robić, bo tak zawsze dzień ja dobry. Gadam. Jedziemy dzisiaj do Castoramy. Do Castoramy jedziemy. Będziemy szukać czegoś, żeby zrobić spadek na schodach. Na pod drzwiami właściwie, bo nam woda wpływa, jak za mocno zacieka. Musimy coś z tym zrobić. I przy okazji musimy zobaczyć też na ten, jak to się nazywa, na brodziki. Bo chyba zdecydujemy się jednak na brodzik, a nie na odpływ liniowy. I jedziemy na obiad. Zabieram moją żonę na niesamowitą kolację. Mega romantyczną. Mega romantyczną. Za plecami będziemy mieli świeczki. Tylko nie będą odpalone, bo nie wolno. W Tesco. Dojechaliśmy na romantyczny obiad w Tesco. A, sam chodzi. Też? Mhm. To chodzi zjeść. Romantycznie. Ale naprawdę dają dobre jedzenie. Ale fajnie, bo od tygodnia mamy dom i już jest wszystko poprzepisywane. No. No nie? Już wszystko jest na nas. To jest bardzo dużo załatwiania. To jest szaleństwo, tak. Że to w jeden dzień załatwiłaś wszystko. No. Jezus Maria, powypadałem. Wiedziałam, że mi wypadną. Sorry. Co jest mi teraz? Nie ma tych ziemniaków. To nie ma? Tych ziemniaków. Weźmy sobie niezdrowo fryt. A masz kluski? Nie chcę. Smacznego. Patrz, nie jest romantyczne, że nie trzeba było gotować. No to jest mega romantyczne, sole. W sałacie miałam robalę. Masakra. Zaraz zwymiotuję. Ostatni raz byłam na obiedzie w Tesco i nigdy więcej nic nie zjem z Tesco. A ty? Też nie. Też nie. Wystaje ci robak między zębów. Fuj, Jezus, nie mów mi, bo ja naprawdę zwymiotuję. I znowu muszę dać klauzulę przed filmem, jak jecie, to nie oglądajcie. Masakra, powiem wam. A najgorszy, że jestem dupa, nie baba, bo ja nie umiałam siebie kłócić. Mój mąż też. Nie zjem tego. To proszę to wyrzucić, dobrze? To która podłoga? Ta? Czy ta? Te też ładne. I te, i te. Szukajmy brodzika. Znaczy, tu jest tylko jeden, który nam się podoba, mi się. Bo ja chcę to. To 140, no nie? A to nie jest w ogóle to. To jest to. Tu chyba nie ma. Konglomerat. 80 na 120. Dobra, wzięte mamy to, co mamy wziąć. Okazało się, że trochę nam się leje pod drzwiami i potrzebujemy zrobić taki spad. I mój mąż jako złota rączka to zrobi. Ja się w ogóle nad tym nie znam. Zero. Ale będę pomagać. Kipasady. A Marta wśród betonu. W końcu ktoś kompetentny i nam pomoże. Masz jeszcze jeden. Czekaj, ten nie ma... O, ja to zawsze wezmę ze spoko. Ten ma. Ty też nie masz dziubolca, a masz. Tylko ja mam takie szczęście.
Tak, cały czas. On się sam otworzył. On po... Co? 1300 za to? A 400 za to. Nie wiem, ile kosztuje to lustro, ale coś z nim jest nie tak. Krzywe w cholerę. Zniekształcone. Jak w tych lustrach takich. No. Śmieszne. Mega śmieszne. Dziękujemy. Znaczy możemy się zapytać właściwie, czy macie jakieś brodziki kamienne na stanie? To by nam się zmieściło do łazienki. I tu byśmy się we dwójkę zmieścili. Nie, nie widzę, żebyś była zadowolona. Też podłączyli wodę? Ten żelandor byłby straszny. Hej. Ale ta jest... Ale to jest przynajmniej normalne lustro. Ja się normalnie widzę w nim. No mówię to. To mi się wszystko podoba. Ja bym mogła przynieść tą łazienkę do siebie. Tom. Nie, nie chcę takiego z lewo. Przyniosłabym. Nie. Też tak wysoko są. Jest spoko. No spoko jest tak wysoko. Podobają mi się te płytki, podoba mi się to i ja bym mogła nie mieć białych płytek, tylko takie. Mi się one mega podobają. Chcę taki łazience u was. Myślisz? Tak, uważam, że trzeba zrobić temu zdjęcia, bo to jest idealny projekt dla nas. Te kostki wyglądają jak takie tapetowane, no nie? Tutaj też jest pięknie, takie drewno plus biel, szary plus biel, bardzo ładne. On jest, chciałam zawsze to dotknąć. Jakie to jest mega taki ja chcę. Ale to jest sztuczne, no nie? Nie wiem, chyba nie. Zajebisty jest. Nie, nie sztuczny. Nie wiem. Nie sztuczny, prawdziwy. Zepsułeś mnie. Zepsułeś go. Dobry, a nie? Mhm. Już nie ma co zepsuć. No. Powiem ci szczerze, że te projekty są naprawdę mega przemyślane. Ja bym była trochę zestresowana w środku. Ewidentnie nie jestem na to gotowa. Czy ktoś z was jest na to gotowy? Nie. Tylko, że strasznie daleko się siedzi od siebie. No. Ale wiesz, że jedzenia nastawię? Tu takie dwie biedne kiełbaski. No. Nie wygląda, żeby ci było wygodnie. Nie. Nie. Fajnie było pooglądać, ale nie stać na nas na meble za 20 tysięcy, za 10 tysięcy. Płytki za 300 zł za metr.
To nie dla nas. Idziemy do normalnego sklepu. Esturon? No, nie pozwolimy pobić naszych cen. Że rano dnia następnego, niestety wczoraj zapomnieliśmy się po prostu pożegnać, więc witam się z wami z rana i żegnam się z wami w tym vlogu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Buziaki wam przesyłamy. Niestety bez Krzysia, bo jest już w pracy. I do zobaczenia w kolejnym. Pa!